to na pewno zrobił inaczej. Janusz Korwin-Mikke, jak pan to widzi? Z czego może wynikać taka wypowiedź prezydenta Stanów Zjednoczonych? No, z tego, że on nie bardzo się orientuje, co się dzieje na świecie. Natomiast co do jego ekscelencji Włodzimierza Zełenskiego, to trzeba powiedzieć jasno, że to nie jest prawda. Na przykład są mniejsze i większe narody i na przykład jak sobie Grenada pozwoliła na zrobienie lotniska nacelowanego w USA, to Reagan najechał na Grenadę i nikt nawet nie pisnął. Jak Kuba coś tam zawarła z sojuszami, to zagrozili wojną światową i z Kubą zrobili porządek, więc nie bardzo rozumiem, dlaczego Ameryce wolno robić porządek z Kubą i Grenadą, a nie wolno Rosji z Ukrainą. Ale panie pośle, co znaczy porządek z Ukrainą? Bo pan mówi, że co znaczy, że Rosja ma robić porządek z Ukrainą? Rosja uważa, że nie chce mieć w odległości 600 km od Moskwy, nie chce mieć rakiet NATO. No. Drodzy Państwo, to co przed chwilą pan poseł powiedział jest skandalem. Pan poseł przed chwilą powiedział, że Rosja może robić porządek z Ukrainą. To jest skandalem, co pan powiedział. Uważam tak samo. Pytam jeszcze raz. Pan uważa, że za chwilę Rosja będzie mogła robić porządek z Polską? Polska jest w tej chwili w NATO. Natomiast zwracam, Ukraina nie jest w NATO. To co pan przed chwilą powiedział, niech pan się z tego wycofa, bo to jest naprawdę, panie pośle, skandalem. I celowo nie jest w NATO. Gdyby Amerykanie chcieli, to by przyjęli Ukrainę do NATO, prawda? Dlaczego Ukraina nie jest w NATO? Pytam się pana, dlaczego Polacy słuchają to, co pan powiedział przed chwilą i to jest naprawdę skandalem. Pan przed chwilą powiedział, że Rosja, tak pan to określił, może zrobić porządek z Ukrainą. Tak samo jak Amerykanie. To jest skandal, panie pośle. Tak samo jak z Kubą. Jeszcze raz powtarzam, dlaczego Ukraina nie jest w NATO? Gdyby Amerykanie chcieli, żeby Ukraina była przyjęta, to by przyjęli Ukrainę do NATO. Dlaczego nie przyjęli? Co znaczy, że Rosja może zrobić porządek z Ukrainą? Żeby nie dopuścić, żeby rakiety NATO znalazły się 600 km od Moskwy. Mam nadzieję, że to Polacy słuchają, co pan mówi. Panie pośle, to ja mam do pana pytanie, bo pan tutaj mówi o Amerykanach, czyli pan nie ma z tym problemu? Pana zdaniem nie powinno być żadnej ingerencji, żadnej odpowiedzi na ewentualną inwazję Rosji? Ja na miejscu jego ekscelencji Władimira Putina bym powiedział, że jeżeli Amerykanie spróbują zaatakować Kanadę, to ja zrobię sankcje i wstrzymam eksport kawioru do Ameryki. No przepraszam bardzo, Putin blefuje, chce po prostu, żeby z nim rozmawiano, chce, żeby się Ukraina przestraszyła. Gdyby Rosja, ponieważ Putin chciał napaść na Kanadę, to przecież o tym nie robił jawnie, tylko by napadł nienacka. Czy Hitler przed napaścią na Polskę czy na Związek Sowiecki pokazywał, że on ma tu wojska na granicy? Nie, proszę pani. No przecież to jest po to, żeby zastraszyć, a nie po to, żeby zrobić wojnę. No. Czyli pan nie wierzy w to, że to jest taka realna groźba? Oczywiście, że nie. Gdyby zrobił realne, to by o tym nie mówił i napadł po cichu. No, pies, który szczeka, nie gryzie, wie pan. Ale co do sankcji? Nie, ale pan się myli w swoich wypowiedziach. Przed chwilą pan powiedział, ja jeszcze raz powtarzam i powtarzam to wszystkich wyborców Konfederacji, którzy słuchają, że pan poseł przed chwilą powiedział, że Rosja może zrobić porządek z Ukrainą. Tak pan powiedział. I za chwilę pan mówi, że nie, no Putin tylko gra. No to w końcu ma prawo zrobić porządek z Ukrainą, jak pan to nazwał? Ale jak pan widzi, nie robi. Pan się miesza w tym, co pan mówi. Panie pośle, ale jakby pan rozwinął, dlaczego ma prawo zrobić porządek z Ukrainą? Jak to ma Dlatego, rozumieć? Bo wielkie mocarstwa używają siły, tak samo jak Amerykanie używają ale siły. Ale niech pan zrozumie, pan powiedział porządek z Ukrainą. Co znaczy? To znaczy, że tam jest nieporządek? To znaczy, że Putin może iść i zaatakować? No pan tą wypowiedź pozwolił. Powiedziałem chyba wyraźnie, niech pan na litość boską nie przekręca moich słów. No nie. Powiedziałem wyraźnie, że chodzi o to, żeby Ukraina nie sprowadziła mu rakiet wrogiego sojuszu nad granicę i tyle. Wyraźnie to mówiłem 3 razy, nie rozumiem, czemu pan to mówi. To znaczy, my jesteśmy też w NATO, to znaczy, że jeżeli my zbroimy się, to też może Putin zrobić porządek w Polsce, bo się zbroimy w Polsce. Najmocniej pana przepraszam, ale Ukraina po raz trzeci nie jest w NATO i to jest różnica między Polską a Ukrainą. A po drugie, jeżeli już o tym mówimy o Polsce, to chciałem powiedzieć, że Polska została za zgodą Rosji przyjęta do NATO i warunkiem tej zgody było to, że nie będą tutaj na stałe funkcjonowały wojska obcych państw. Myśmy złamali tę umowę, sprowadzając 2 brygady pancerne amerykańskie. Czyli panie pośle, pan jest zwolennikiem wycofania wojsk NATO z terenu naszego kraju? Jeżeli Rosja by chciała nas napaść, to te dwie brygady amerykańskie do niczego nam się nie przydadzą. Czyli jest pan zwolennikiem wycofania, skoro pana zdaniem się nie przydadzą? Nie przydadzą się absolutnie.
To znakomicie sprzyja drażnieniu Rosji. Ja wie pani, ja bardzo lubię Rosję, im dalej jest od Polski, tym lepiej. Jak widzę, że Polska zrobiła rzecz skandaliczną absolutnie, dopuściła do tego, że Białoruś padła w ręce Rosji. I to nie tylko PiS zrobił, bo jak było PO, robiło dokładnie to samo. Dopuściliśmy do tego, że Białoruś padła w ręce Rosji. I to jest wina polskiego rządu, że Białoruś oczywiście, padła w ręce... że tak. Przez 20 lat Łukaszenka się bronił jak mógł przed wejściem do Zbira. Wykręcał się, okłamał, oszukiwał. I teraz 8 listopada, mówiłem już o tym, że to nastąpi, nikt mnie nie słuchał. Prawda? I 8 listopada Białoruś weszła do Zbira. Nie no, mówił pan u nas w studiu nawet, w programie no, to 17, z tego co pamiętam, pan to mówił. Co wywołało też pewne kontrowersje, że pan to wiedział. Ale ja mówiłem nie o tym, że tam było 3000 uchodźców. To jest absolutnie nieważne. Ważne jest co innego. Będziemy mieli wojska rosyjskie na granicy. Po prostu i zwyczajnie. I to myśmy to zrobili. Łukaszenka był człowiekiem, który nie dopuścił na przykład do założenia bazy rosyjskiej na Białorusi. Łukaszenka nie uznał zajęcia Krymu. Łukaszenka potępiał ostro wejście Rosji do Donbasu i tego. A teraz wszedł do Zbira. Panie pośle, jeszcze krótki ad vocem Robert Telus. Ten zarzut, że to wina polskiego rządu. No, panie redaktor, to państwo, wypowiedź pana posła dzisiaj potwierdza to, co nieraz się w internecie pokazuje, że wypowiedzi Konfederacji są proputinowskie. To była wypowiedź. Jak ja mówię, że trzeba bronić Łukaszenkę przed wejściem do Rosji, pan proputinowskie? Ale niech pan nie krzyczy. No, to, co pan powiedział dzisiaj w studiu, że... Kwestia jedności w Unii Europejskiej, ale też zbrojenie się, panie pośle. Zbrojenie się to jest bardzo słuszna rzecz. Jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami zbrojenia się. Natomiast Polsce nic nie zagraża absolutnie. Po pierwsze, Polska jest w NATO, po drugie, Rosja nie wykazuje żadnych zapędów, na razie przynajmniej w stosunku do Polski. Natomiast myślę, że zupa się już wylała. Dopuściliśmy do tego, że Białoruś padła w objęcie Rosji. Będziemy mieli wojska rosyjskie na granicy. I czy one są na granicy obecnej białoruskiej czy ukraińskiej, to już nie ma w tej chwili znaczenia. Dopuściliśmy do tego, że będziemy graniczyli z Rosją. I to jest zbrodnia. I nikt w Polsce tego nie zauważył. Nikt w Polsce nie zauważył, że była podstawowa zmiana geopolityki. I to jest cios. Natomiast w tej chwili, no, powtarzam jeszcze raz, gdyby na to nie chciało, żeby Rosja coś zrobiła z Ukrainą, to by przyjęła Ukrainę do NATO. Skoro nie przyjęła Ukrainy do NATO, to znaczy, że uważa, że Rosja ma prawo zrobić porządek z Ukrainą i koniec. Bo wielkie mocarstwa... Ale wypowiedź Joe Bidena no taka nie była. Było, że każde wtargnięcie będzie tutaj inwazją i spotka się z konsekwencjami. No tak. On tak musi mówić z uwagi na swoje elektorat w Ameryce. Natomiast w praktyce oczywiście nic nie zrobi. Czyli, że to nieprawda. Rosja, to jest blefowanie ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych? Rosja również blefuje, powtarzam jeszcze raz. No. Robi oba wielkie mocarstwa prężą mózgu. Ja podejrzewam, że efekt tego będzie jeden. Mianowicie Rosja spełni swoją groźbę i uzna niepodległość Republiki Donieckiej i Łuchańskiej. Bo przypominam, że Rosja nie uznała niepodległości tych dwóch republik do tej pory. Tak samo chciałem sprostować wypowiedź tego pana z Platformy Obywatelskiej, który wygadywał zupełne bzdury, że Rosja wykorzystując Igrzyska Olimpijskie napadła na Ukrainę. Wykorzystując Igrzyska Olimpijskie, to Gruzja napadła na Osetię i Abchazję, a nie Rosja na Ukrainę. To zupełnie nie na ten temat. Także no, tam jakąś elementarną wiedzę na temat stosunków, które panują między wielkimi mocarstwami. To jest elementarz. Wielkie mocarstwa mają swoje strefy wpływów. Jeżeli by na przykład Rosja, to co Niemcy zrobiły przecież przy pierwszą wojnę światową, słynna depesza przecież Timmermana. Gdyby Rosja założyła sobie teraz bazy w Meksyku, to by Amerykanie z całą pewnością zainterweniowali zbrojnie. Gdyby Rosja założyła bazy w Meksyku, tak czy nie? Ale to podsumowując, to nie wierzy pan w tą interwencję Stanów Zjednoczonych ewentualnie? Nie, oczywiście, że nie. Rosja uznaje prawo, gdyby nie uznawała prawa Rosji. Ale pan nie wierzy w to, że Rosja podejmie jakiekolwiek działania. Pan mówi, moim zdaniem skończy się na uznaniu Republiki Donieckiej i Łuchańskiej, co jest bardzo ważne, nawiasem mówiąc, no bo wtedy Ukraina traci nadzieję na odzyskanie tych. Przypominam, że porozumienia mińskie przewidywały, że te republiki jako autonomiczne wejdą w skład Ukrainy jednak. Panie Janusz Korwin-Mikke, wrócę do tego mojego pytania odnośnie opinii rzecznika TSUE, że Sąd Krajowy ma prawo podważyć wyrok Trybunału Konstytucyjnego. No niestety niedojrzałość polityczna jest widoczna również w PiS-ie. Wyraźnie. No niestety, ja pamiętam jeszcze, tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, właściwie przed przekształceniem wspólnoty europejskiej na Unię Europejską, żeby być ścisłym, czyli przed podpisaniem traktatu lesbijskiego, prawda, tutaj
byłem na seminarium na Uniwersytecie Warszawskim. Panie pośle, Lizbońskiego. Lesbijskiego. I jak byłem na Uniwersytecie Warszawskim, była pani Magdalena Jung-Nikiel, która była urzędującą sędzinną, jednocześnie doradczynią ministra sprawiedliwości. I ona powiedziała otwartym tekstem, że sędziowie w Polsce będą wyrokowali według linii przyjętej w Brukseli, nawet gdy było to sprzeczne z polską konstytucją. I ale nie ma na to zgody krajów członkowskich, nie ma na to zgody Polski Nie ma na to zgody, ale przypominam, że z chwilą podpisania tego traktatu przestaliśmy być niepodległym państwem. Kto podpisał traktat, niech będzie pani Lizboński, ten zrezygnował z niepodległości Polski. Polska, panie prawo pośle, unijne ma pierwszeństwo przed Polskim. Niestety, ale w traktacie jest jasno napisane, że są kompetencje przekazane i nie przekazane. To są kompetencje autonomicznej części państwa pod nazwą Unia Europejska. Także jesteśmy już tylko autonomiczną częścią. Jeżeli pan na przykład mówi, że Unia się przytula do Putina, to my się przytulamy do Putina, bo jesteśmy też Unią. Panie pośle, ale momencik, bo skoro mówimy już o tych kompetencjach, kompetencje przekazane i nieprzekazane, kwestia sprawa sądownictwa jest kompetencją nieprzekazaną. W traktacie jest przewidziane, że mamy autonomię w dziedzinie sądownictwa, mamy autonomię i rzeczywiście ona jest naruszana. To jest przykład tego naruszenia, taka opinia? Moim zdaniem jest to naruszenie. Jeżeli w polskim systemie prawnym uważa się, że to Trybunał Konstytucyjny ocenia, co jest zgodne z konstytucją, a co nie, to oczywiście sądy nie mają prawa lekceważyć Trybunału, to jest oczywiste. Panie pośle, chcę zagwarantować i panu, i wszystkim nas oglądającym, że dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, konstytucja będzie najważniejszym prawem w Polsce. I ja mam nadzieję, mimo zaskoczę to pana, i mam nadzieję, że Konfederacja nam też będzie w tym pomagała. No, będziemy panu pomagali, natomiast niestety będzie to działanie w sensie prawa unijnego bezprawne. Unia Europejska. O tym, co jest prawne w Unii Europejskiej, decyduje Unia Europejska, a nie my, niestety. Ale u nas, dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, my będziemy decydować o naszym prawie. Ale my już niestety przejęliście państwo, które nie jest już Ja przypomnę panu.